Jeszcze chwila i konie ruszyły. Kto tam poprowadzi? Na razie Mary Elizabeth, tuż przy niej Candy Rider. To jest czołówka, tempo chyba nie jest tam zbyt mocne. Stawkę zamyka na razie Stormy Chino. Mają do pokonania jeszcze 1800 metrów. Mary Elizabeth, Candy Rider. Na trzeciej pozycji tam przeszedł Szumawa. On się niesie bardzo niespokojny. Idzie mocno w cuglu, 1600 metrów do celownika. Mary Elizabeth, Candy Rider, to jest czołówka, Spider Szumawa. Na czwartej pozycji Surprise Spirit, na piątej tam jest Elegantka, szósta galopuje Jarzębina i stawkę zamyka Stormy Chino. 1400 metrów do celownika. Mary Elizabeth, tam było wolno pierwsze 500 metrów. 34 sekundy, na drugiej pozycji w posyle Candy Rider, dalej trzyma się, jest tam Surprise Spirit przy wewnętrznej, od pola Spider Szumawa, stawkę zamyka cały czas Stormy Chino. Jeszcze mają do celownika około 1100 metrów, za chwilę wejdą w zakręt, lekko Mary Elizabeth, tuż za nią galopuje Candy Rider, przy wewnętrznej Surprise Spirit. Tempo jeszcze specjalnie nie wzrosło. Wolno prowadzi Mary Elizabeth. Na drugiej pozycji Candy Rider. Na trzeciej Spider Szumawa. Trzyma kanat Surprise Spirit. Dalej w posyle Elegantka. Za nią Jarzębina. I ostatni galopuje ciągle Stormy Chino. Tempo teraz wzrosło przed wyjściem na prostą. Idzie już Spider Szumawa na trzeciej pozycji w mocnym posyle. 500 metrów do słupa. Mary Elizabeth tuż przy niej. Lekko galopuje Candy Rider. Jeszcze do celownika. Ponad 300 metrów. No, ucieka Mary Elizabeth. Ona prowadziła bardzo wolno. Czy Candy Rider ją zaatakuje? Chyba nie. Ona odchodzi do celownika. Jest jeszcze 200 metrów. Mary Elizabeth lekko zmierza do celownika na pierwszej pozycji. Drugi Candy Rider. Tam się jeszcze do niego zbliża Elegantka i za chwilę celownik. Mary Elizabeth, Candy Rider, Elegantka. Pozostałe konie. Ostatnia Jarzębina.